wiecie, że zabytki potrafią przenosić nas w czasie? Na pewno potrafi to przepiękna, jedna z najcenniejszych cerkwi w Polsce. Cerkiew w Gorajcu. Na taką wyprawę dziś Was zapraszamy. Gorajec powstał w połowie XVI wieku, gdy przybyli tutaj Wołosi, lud pasterski z Mołdawii i Rumunii wraz ze swoimi stadami owiec. Żeby rozbudować wieś i przyciągnąć nowych mieszkańców, w roku 1586 starosta Płaza ufundował gorajecką świątynię. Od tego czasu cerkiew wielokrotnie przez słynnych gorajeckich cieśli była rozbudowywana. Bardzo burzliwym okresem w historii Gorajca był XVII wiek, gdy liczne napady tatarskie i kozackie pustoszyły okolice. W tych czasach gorajecka świątynia stała się schronieniem dla mieszkańców. Nie zawsze bezpiecznym, bo w roku 1672 zagony tatarskie wzięły liczny jasyr w Gorajcu. Nadciągnął jednak ratunek. Ocalicielem mieszkańców okazał się sam Jan III Sobieski na czele swoich wojsk. Wdzięczni mieszkańcy w ramach podzięki umieścili podobiznę Jana III Sobieskiego na jednej z ikon. Od tej chwili wieś zaczęła się rozrastać. Przybywali nowi mieszkańcy, a cerkiew stała się sercem miejscowości. Bardzo ważnym momentem dla historii Gorajca był okres II wojny światowej. To właśnie tutaj spotkały się dwie armie, niemiecka i sowiecka, i podzieliły zarówno nasz kraj, jak i miejscowość na dwie części. Gorajec prawie zniknął z mapy, a szczególnie tragiczne były wysiedlenia w latach 40., gdy cerkiew utraciła swoich opiekunów, a ludność ukraińska została przesiedlona. Po wojnie, gdy wieś się opustaszała, postanowiono zbudować tutaj PGR, a z cerkwi postanowiono zrobić magazyn. Gdy przybyli robotnicy, znów na straży świątyni stanęli mieszkańcy. Pani Anastazja Ważna obroniła cerkiew przed stworzeniem tutaj magazynu. Nawet interwencja sekretarza partii na niewiele się zdała. Od tej pory odprawiane tutaj były nabożeństwa rzymskie. Katolickie. Gorajecka cerkiew znów tętni życiem. Odwiedzają ją tłumy turystów. Stała się jednym z najpopularniejszych miejsc w gminie Cieszanów, na Roztoczu, na Podkarpaciu. A to wszystko zasługa mieszkańców, którzy dbają o tą wyjątkową świątynię. Chyba najlepszym przykładem może być powrót gorajeckich dzwonów, które właśnie zawisły w gorajeckiej dzwonnicy, a ich dźwięk niesie się po łąkach.